Teraz dostaliśmy pałac, zwrócono, gdzie było muzeum, doprowadzone do ruiny. W środku, w piwnicach grzyb na pół kilometra, aspergillus, najbardziej złośliwy grzyb. Dziura w dachu, można to zobaczyć. Takie zostawili po muzeum, po muzeum. Pojechałem po prostu z pracą do Kanady, jak metropolia powstała, żeby dzwonnicę zbudować, no trzeba było tam głosić rekolekcje, coś zawsze tam coś dali za to. Tam się przeziębiłem, dostałem zapalenie, to było w Kanadzie, przeszło na kręgosłup. Operacja kręgosłupa, kalectwo, niedowlad nóg. Do dzisiaj to odczuwam wszystko. Tak zawsze człowiek czasami mówi, po coś tam jechał, ale widocznie taka była wola Boża. Dzwonnica stoi i dzwoni, kiedy zadzwoni na pogrzeb. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchowi, i nyni, powsiadczas i na wieki wieki. Trzeba powiedzieć, że myśmy przeżyli trzy akcje Wisła, w cudzysłowie. Jedna ta właściwa, która zniszczyła całą diecezję. Druga to było po Solidarności, gdzie wtedy wszyscy jechali na zachód. To nam wtedy bardzo dużo młodych ludzi wyjechało. Zmniejszył się nasz stan. Trzecia to jest znowu teraz. To, co się dzieje, bezrobocie, ta cała transformacja, to jest trzecia wielka fala wyjazdów. Żałos pokusy jadł sojus i podarował świtowi spasenne chrzczenia. To mój jachryszny, niedostojny słuchaczwi, drogę wyczności cudesnej opowiadajczy, rojnaty strachów wyczuwano do Tebe. Великий ти, Господи, дивні діла твої, і немає ні одного твого слова, що задовільно співало би чудеса твої. Mniejszość zawsze podlega asymilacji, mieszane małżeństwa, szkoły, studia. To nas uważa jakoś tak zawsze, jak przypuśćmy grekokatolik żeni się z wiernym, czy odwrotnie łacińskiego obrządku, już bardzo często tam zostaje. Liturgia nasza jest inna, inna tradycja. Także z obrządku łacińskiego są tacy ludzie, którzy lubią ten obrządek, przyjdą, oni się pomodlą, lubią się modlić, ale nie zostaną w tej cerkwi, bo oni są, prawda, wychowani w innym duchu. I to jest nasza trudność, chociaż my mamy cztery szkoły średnie, mamy szkoły podstawowe, ale to jest ciągle mało, bo prawda, no, liczba topnieje. Bieda, Lemkowszczyzna jest biedna. Zresztą cała nasza cerkiew jest bardzo biedna. Ale Ty przyszedł i spas nas, i spowidujemy błagodać, propowidujemy miłość, nie tajemy dobrodziejności, bo Ty wyzwolił nasz ludzki ryt i oświatył dziwstwenną trobu, Rizdwom Twoim wse sotworinie ospiwuje Tebe jawlennego, bo Ty Bóg nasz na ziemi zjawił się i w ludzki pożył. Ty z jordańskiej wody oświatył, posławszy z nieba świętego Twojego Ducha i sokruszył głowy zmijów, co tam gnizdyli się. Sam Otcze, Człowicze, Człowiekolubcze, Cariu, przyjdy nyni szestwiam świętego Twojego Ducha i oświaty wodu czu. Udało się stworzyć struktury bardzo mocne, silne, jaką jest metropolia. Na metropolię się czeka wiekami. W Polsce udało się dosyć szybko. Życzliwość nuncjusza apostolskiego i stolica apostolska, Ojca Świętego przede wszystkim. To się udało.
jest drugi biskup, który jest moim uczniem ze szkoły w Legnicy już. I druga diecezja, to już jest dużo. Nie udało się zatrzymać procesu asymilacji. I to uważam za porażkę. Ale na to nie mamy, bo to jest wpływ szkoły, środowiska, radio, sytuacja małej diaspory, stosunkowo mały. Ostatnio był spis. Ten spis był taki nie za bardzo udany, opisano często ołówkami, to różne tam, także to tak zgłosiło się kilkadziesiąt tysięcy Ukraińców, 6 tysięcy Lemków, prawda, którzy tak czasami są grekokatolikami, ale tak nie utożsamiają się w pełni z narodem ukraińskim. Są tak. Ale są dobrymi synami cerkwi. To jest też ważne, prawda? Także. Na Ukrainę można było już w jakiś sposób przekazywać w pewnym okresie Biblię. I biskup Mikloš w Jugosławii dosyć tych Biblii nadrukował. Tysiące takich ładnych ukraińskich dla młodych. To i po polsku zdaje się była ta Biblia taka dla młodych. No i ja to tym miałem się zająć, przez Polskę przetransportować. No i za to trzeba było, bo to pieniądze były, trzeba było odprawić ileś intencji za każdą książkę. Po dwie, czy nawet nie pamiętam, czy trzy. W każdym razie, że tych intencji uzbierało się kilkanaście tysięcy. Ja bym musiał do końca życia odprawiać jeszcze chyba na drugim świecie bym kończył. Jakby tak dobrze było, bo ja to zawiozłem. A oni tam we Lwowie, no wiadomo, święty bałagan wszędzie. Porozdawali i od księży nie wzięli. I później się nikt do tego nie przyznawał. No ja z ciężkim sumieniem jestem na ad limina i Ojciec Święty bardzo życzliwy. Ja zawsze modlę się do Ojca Świętego Jana Pawła II, zawsze. I mówię, no co chcesz jeszcze powiedzieć? A mówię, że jeszcze zostały te intencje do odprawienia, przecież ja nie dam rady tego odprawić. A Ojciec Święty do księdza kardynała Dziwisza mówi, Stasiu, chodź, pozapisuj te intencje, porozdawaj to do zakonów, tam i tam i tam, a do mnie mówi, a ty odpraw jedną mszę świętą za nich wszystkich, mówi, i pomódl się też za mnie. Amen. Oh.